z życia, a może też będzie coś ważnego dla nas. Naukowcy przez wiele lat poszukiwali prawdy, jak to jest, że ta mała małża morska, gdzieś tam leżąc na dnie, potem przeradza się w perłę. No i szukali różnych odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. No i w końcu doszli do wniosku po wielu latach, że nie wszystkie te małże w środku mają perłę. Tak jest też z życiem wiary i z przychodzeniem do Chrystusa. Naukowcy stwierdzili, że żeby powstała ta perła, ta małża musi się troszeczkę otworzyć. I tam dochodzi taki piaseczek, który irytuje tą małżę i ona jakby wysyła takie antygeny. I ta cała masa perłowa to jest taka jakby odpowiedź tej małży na ten piasek. Taka propozycja dla nas wszystkich dzisiaj, żeby stanąć przed sobą samym w takiej prawdzie, pozwolić na to, żeby Pan otworzył się, żebyście się otworzył na działanie Boga, na działanie Pana Jezusa, żebyś otworzył tą swoją skorupę, tą swoją szczędzą skorupę małże, żebyś pozwolił tam wejść Duchowi Świętemu, żebyś pozwolił tam wejść Jezusowi Chrystusowi, żeby ta cała chwała Pańska, w której każdy z nas powinien chodzić przez uczestnictwo w Eucharystii Świętej, żeby ten Pan był obecny wśród nas, żeby to Królestwo Jego było w zasięgu ręki każdego z nas. Każdy ma szansę na to, żeby Pan dzisiaj stworzył w jego sercu coś nowego, coś niesamowitego i każdy z nas ma tą szansę, żeby być tą perłą. Ta modlitwa będzie po tej mszy świętej, będzie wystawiona Świętego Sakramentu. Będzie kilka takich elementów, jakby wprowadzających nas działanie Ducha Świętego, najważniejszym jego momentem i najważniejszym elementem, który pozwoli spotkać się z Chrystusem, jest właśnie Eucharystia. W czasie naszego doświadczenia przez niespełna 20 lat, które Pan Jezus nam dał, towarzysząc nam w tej drodze bycia w wierze, upadając, pozwolił nam odkryć, że najwięcej właśnie uzdrowień takich fizycznych, cielesnych, psychicznych dokonuje się w czasie Eucharystii. Dlatego tak ważne jest, abyś ty dzisiaj stanął w prawdzie przed sobą, abyś dał Jezusowi szansę na to, żeby mógł przyjść do ciebie. Większa szansa na to, że Pan Jezus dotknie ciebie jest właśnie poprzez Eucharystię i przez sakramenty. Drugim takim motywem jest też przyjęcie Ducha Świętego. Duch Święty działa w naszym sercu, pozwala wynieść to wszystko, co jest złe, co jest trudne. Pozwala nam stanąć w płacie przed Chrystusem. Pragniemy, abyś Ty, Panie, był uwielbiony dzisiaj tutaj, abyś stanął przed nami twarzą w twarz. Żebyś pozwalał nam odkryć się na nowo, aby Twoje Królestwo było w zasięgu ręki i abyśmy mogli odtąd chodzić w Twojej chwale. Zachęcam do włączenia się we wspólny śpiew. Każdy, kto śpiewa,
fałszuje potrójnie, dlatego zachęcam każdego bez wyjątku.